zwrot w sprawie sędziego Igora Tulei. PK reaguje sąd apelacyjny. Igor Tuleja jest nieprzerwanie sędzią. Może orzekać. Postanowienie sądu apelacyjnego jest prawnie bezskutecznie, gdyż żaden przepis prawa nie przewiduje kompetencji tego sądu do procedowania w zakresie sędziowskiego immunitetu, oświadczyła Prokuratura Krajowa sprawie. Decyzji utrzymującej w mocy jedno z postanowień sędziego Igora Tulei. Chodzi o orzeczenie sądu apelacyjnego w Warszawie, który uznał, że sędzia Igor Tuleja, któremu w listopadzie UB.rok immunitet prawomocnie uchyliła Izba Dyscyplinarna SN, może orzekać. W listopadzie ubiegłego roku na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tulei. SN zdecydował przy tym o zawieszeniu Tulei w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25% jego uposażenia. Powodem wniosku prokuratury sprawie uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Już po uchyleniu immunitetu sędzia Tuleja w jednej z prowadzonych przez siebie spraw zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o status i uprawnienia tej Izby Dyscyplinarnej oraz o status sędziów, co do których wydała ona decyzję. Jednocześnie zawiesił on postępowanie w tej sprawie, by oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału. Postanowienie o zawieszeniu do sądu apelacyjnego w Warszawie zaskarżył prokurator, podnosząc, że po decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu i zawieszeniu sędziego Tulei w czynnościach służbowych nie ma on uprawnień do orzekania. Sąd apelacyjny w środę uznał stanowisko prokuratora za oczywiście bezzasadne i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Jak wskazał ESA, Izba Dyscyplinarna nie może orzekać o sprawach dyscyplinarnych sędziów, a tym bardziej w sprawach o uchylenie immunitetu. Sam fakt wydania dokumentu, który nie stanowi orzeczenia sądu przez organy niebędące sądem, jest wystarczający do uznania tego dokumentu za nieistniejący w porządku prawnym, nieskuteczny i nienaruszający immunitetu sędziego, wskazano w uzasadnieniu postanowienia. Odnosząc się do tego postanowienia sądu apelacyjnego, dział prasowy PK zaznaczył, że zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu czy prokuratorowi podejmuje Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Postępowanie PK wobec Tulei. W oświadczeniu PK przypominano, że Wydział Spraw Wewnętrznych PK w śledztwie prowadzonym przeciwko Igorowi T. podejmuje czynności procesowe wynikające ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz prawomocnej uchwały Izby Dyscyplinarnej SN zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo ujawnienia tajemnicy postępowania przygotowawczego. Postępowanie PK wobec Tulei ma związek ze śledztwem w sprawie. Obrad Sejmu w sali kolumnowej z 16 grudnia 2016 rok, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 rok Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas medium na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu i wtedy, według prokuratury, miało dojść do ujawnienia informacji z tego śledztwa.